Drodzy studenci, witamy w pierwszym wydaniu USS News. W marcu przeprowadzamy rekrutację do Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Zachęcamy studentów aktywnych, ambitnych do podjęcia działalności w organach samorządu i współpracy przy naszych projektach. 20 marca zapraszamy Was serdecznie na Dzień Otwartych Drzwi naszego Uniwersytetu. Razem z działem promocji przygotowujemy go właśnie tutaj w samorządzie. Zaplanowaliśmy naprawdę wiele atrakcji, przede wszystkim dla Waszych młodszych kolegów, dla kandydatów na studentów, ale studenci również będą mile widziani. Samorząd planuje m.in. Dzień Planszówek, który odbędzie się w Atrium Collegium Norwidianum. Będziecie mogli nauczyć się zasad wielu ciekawych gier, spędzić miło czas i do późnego wieczora zabawić właśnie tutaj. Resztę atrakcji znajdziecie na stronie internetowej www.kul.pl, tam odnośnik do Dni Otwartych Drzwi, naprawdę warto. W marcu Uczelniany Samorząd Studentów KUL organizuje szkolenie odnośnie etosu i kultury studenckiej, na której zostanie poruszony temat kultury studenckiej, savoir-vivre. Szkolenie będzie obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia. Serdecznie zapraszamy. A teraz oddajemy głos Pawłowi Kurowi, naszemu specjalnemu korespondentowi, który opowie o bluzach kulowskich. Okej, a teraz Breaking News, czyli ostatnie projekty Uczelnianego Samorządu Studentów, a ostatnim projektem jest wznowienie produkcji bluz z logiem KUL. Te bluzy zostały zaprezentowane na ostatnim turnieju o Puchar Rektora. Są w trzech kolorach, czerwony, niebieski i czarny. I już niedługo również będą dostępne dla studentów. Po więcej informacji zgłaszajcie się do samorządu, pokój CN231. Moi drodzy, wiem, że z niecierpliwością czekacie na informacje dotyczące kulturaliów. Już niedługo przedstawimy najświeższe informacje dotyczące majowego święta studentów. Jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszamy Was do polajkowania naszego profilu na Facebooku. Tam najświeższe informacje, na przykład o godzinach rektorskich, także warto tam zaglądać. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.